Proszę Państwa, media marki już nie są wcale takie popularne, niech oni nie kłamią. Teraz popularne jest Blue Art. Zobacz, zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. 2000. Zastosować Restonum, jak Państwa. Wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach. No, Jezus też nie mógł wszystkich zadowolić, bo przecież Jahwe miał plan co do wyzwolenia rodzaju ludzkiego z niewoli grzechu śmierci, skażenia. Ale oni sami nie wiedzieli, co dla nich dobre, bo człowiek się przyzwyczaja do złych warunków systemu, że to, że człowiek umiera już, system nie jeden doszedł do takiego wniosku, że i z tym sobie dadzą radę, że ludzie umierają, dobrze, to my ich wykończymy, doprowadzimy do śmierci, nawet historia hentrajsu, przez ten hentrajs, doprowadzimy do śmierci, a sami jako grupa społecznościowa, jakaś tam kolejna, może lepsza teraz też, tak mówili tam w Ameryce te grupy, mówili tacy, mówią Żydzi, inni wigilujący cały świat, że my jesteśmy najlepsi, że my jesteśmy najlepszą rasą i my przetrwamy, będziemy sprawdzać w jednym kierunku, żeby to przebiegało, żeby nikt nic tu nie miał co powiedzieć, żadnych wątpi. A czy masz jakieś wątpi? I taka grupa chciała być najlepsza, tu Janek Witek jeszcze jak żył, no to pokazywał też takiego Norwega, takiego mężczyznę, nordyka, który piękny, blond, włosy i tak dalej, ale to jest takie bajkowe, to jest takie wyssane z palca, proszę Państwa. I strasznie głupie. No, realia są takie, że człowiek nie chce śmierci, że człowiek nie chce chorób. I co to kogoś zapędzać w kozie róg? Dzisiaj też mówiłyśmy, bo mnie poproszono, żeby coś powiedzieć. No to więc mówię, proszę Pani. Zostałam poproszona, żeby coś powiedzieć. Tutaj dla radia to KFM Euro Concita Barbie Baby. Proszę Państwa, że nawet z kamienic wypędzają ludzi, bo Gronkiewicz ma swoją i na imię i nazwisko, imię na miary męża poszła kamienica tam jakaś tam z Noakowskiego, a pewnie jeszcze z innego miejsca do tego dojdą i potem sprzedają, potem mają sami, mają gdzie mieszkać, a jeszcze zabierają ludziom, których wyrzuca się na bruk, a tamte mieszkania sprzedają, czyli to jest potwór w tym jakiś jest, prawda? No szatan diabeł, my mówimy, że szatan diabeł was przyzwyczai do wszystkiego. Szatan diabeł, satana, czyli devil the great, potrafi was przyzwyczaić do zła, do śmierci, że wy mówicie, a to nic takiego, a to umierać musicie, a to umierać musicie. Także proszę Państwa, wcale śmierć nie jest dobra. Przecież czy ty chciałabyś umrzeć? Sama o sobie co powiesz, że nie. No chyba, że ktoś, kto cierpi, nogę mu oderwie na wojnie, w polu leży i nie ma karetki pogotowia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Radio Concita. Węgiel pozostanie podstawą polskiej energetyki, zapewnił prezydent Andrzej Duda. Nie zastąpi go żadna energia wiatrowa, nie zastąpi go żadna inna energia, bo się to Polsce nie opłaca. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jak to nie będzie? Dziś rozpoczyna się posiedzenie brytyjskiego Sądu Najwyższego, który rozstrzygnie ostatecznie, czy przed formalnym rozpoczęciem Brexitu rząd musi spytać o zgodę parlament. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że węgiel pozostanie podstawą polskiej energetyki. Podczas wizyty w kopalni Bogdanka koło Łęcznej na Lubelszczyźnie prezydent podziękował górnikom za ich pracę, która, jak podkreślił, znaczy wiele dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Dla mnie jako prezydenta jest oczywiste, że węgiel to nasz strategiczny surowiec energetyczny, mówił Andrzej Duda. Nie zastąpi go żadna energia wiatrowa. Nie zastąpi go żadna inna energia, bo się to Polsce nie opłaca. To może być dodatek do naszej energetyki opartej na węglu. Ale węgiel jest naszą podstawą, bo go mamy i jest nasz. Stanowi nasze zabezpieczenie energetyczne tak, jak to zabezpieczenie stanowi także i wasza praca. Nigdy nie zgodzę się na to, żeby Polsce ten węgiel odebrano poprzez jakiekolwiek zapisy aktów prawnych unijnych czy innych. Prezydent złożył górnikom życzenia z okazji ich święta. Przypada ono 4 grudnia, w święto Barbary, patronki górników. No ja tak myślę.
Prosty system realizacji projektów i jasne zasady ubiegania się o unijne wsparcie. Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało wprowadzenie pakietu rozwiązań, które ułatwią i przyspieszą proces udzielania dofinansowania krajowego biznesu. Wśród zapowiadanych uproszczeń znalazły się między innymi Daj mi te stówę, ja kupię sobie. Ja pójdę do Tesco Extra i ja sobie jeszcze lepsze będę miała. Zapłacę sol, będę miała 400 złotych przedstawiając pakiet uproszczeń dotyczących funduszu unijnych z perspektywy 2014-2020 powiedział, że zachód dogonimy wtedy, kiedy eksport naszych pracowników zastąpi eksportem wysoko zaawansowanych towarów i usług. Wtedy dogonimy te kraje, albo je nawet przegonimy, kiedy nie będziemy importowali dóbr, które będą produkowani, wyeksportowani przez nas pracownicy. Można tak troszeczkę opowiedzieć, prawda? Nasz model gospodarczy ostatnich 15 lat, nam się to zdecydowanie nie podoba. My nie chcemy eksportować. No bo ty nie masz nic do zaoferowania, tylko gadasz. Nawet można powiedzieć, gdzie on się mieści, towary, ten sklep. Usługi, dobra, produkty i no to w Warszawie, to my jesteśmy w Warszawie. Minister Mateusz Morawiecki zapowiedział też powołanie rzecznika funduszy europejskich, którego rolą będzie dbanie o beneficjentów. Rzecznik ma być odpowiedzialny między innymi za prowadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych. Jak to się nazywa? Będzie dbało o interesy beneficjentów, szereg takich bardzo drobnych usprawnień, które komuś, kto nie wypełniał formularzy, prawda, kto nie zajmuje się tymi formularzami unijnymi, to nawet można powiedzieć, po co nad takimi drobiazgami się zajmujecie. Nie. Właściwie przez codziennie w ostatnich kilku miesiącach w dyskusjach z przedsiębiorcami patrzyliśmy, jak uprościć procedurę odwoławczą, jak skrócić 60 do 30 dni, jak zmniejszyć liczbę stron. W ramach unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania ponad 82,5 miliarda euro. Aktualnie z Funduszy Polityki Spójności realizujemy 6 krajowych programów operacyjnych. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ruch Sprawiedliwości Społecznej zebrał 140 tysięcy podpisów, co przekracza wymaganą liczbę. Jednak jego przedstawiciele nie przekażą ich komisarzowi wyborczemu. Tłumaczą, że część podpisów mogłaby zostać zakwestionowana. Jak mówił pełnomocnik Komitetu Piotr Guzioł, groźba referendum podziałała pozytywnie na władze miasta. Panna Gronkiewicz-Waltz znowu dostała z bata, znowu dostała ostrogami, znów się ożywiła. Znów udaje, że chce coś zrobić. Udając, że chce coś zrobić, musi chociaż trochę zrobić. To jest ten pozytyw. Zadeklarowała, że zbuduje 15 tysięcy mieszkań w kolejne 15 lat. Co prawda to jest tylko 1000 mieszkań rocznie. Berlin buduje 7 tysięcy rocznie. Wiedeń budował po 10 tysięcy rocznie. Ale to jest zawsze lepsze niż trwanie w maraźmie. Przedstawiciele komitetu zarzucają prezydent Warszawy prowadzenie tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. Referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz odbyło się w październiku 2013 roku. Było jednak nieważne ze względu na zbyt małą liczbę osób, która wzięła w nim udział. Kancelaria prezydenta nie odpowiadała za organizację lotu do Smoleńska w 2010 roku. Zeznał przed warszawskim sądem były wiceszef kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jacek Sasin. Polityk PiS jako świadek zeznawał dziś w procesie Tomasza Arabskiego i czterech innych osób oskarżonych przez rodziny smoleńskie o niedopełnienie obowiązków służbowych. Jacek Sasin mówił, że 6 lat temu stosunki między kancelarią prezydenta i premiera nie układały się najlepiej. Pracownicy mieli przekonanie, że są pomijani przy uzgodnieniach podejmowanych przez stronę rządową w sprawie wizyty w Smoleńsku. Nie mieliśmy pewności, a wręcz podejrzewaliśmy, że te uzgodnienia, które są przez rząd z Rosjanami podejmowane, no one nie dotyczą wizyty prezydenta, a skupiają się na wizycie pana premiera Donalda Tuska. Prokuratura, umarzając w 2014 roku śledztwo, oceniła, że choć były nieprawidłowości przy organizacji lotów, to nie wystarczają one do postawienia komukolwiek zarzutów. W śledztwie stwierdzono poważne naruszenie przepisów, m.in. instrukcji HET z 2009 roku przez urzędników kancelarii w sprawie dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym. Komisja Europejska stara się tonować nastroje po włoskim referendum konstytucyjnym przegranym przez premiera Matteo Renziego. Zapowiedź jego dymisji sprowokowała pytania o niestabilność polityczną, która może się odbić negatywnie na włoskim systemie bankowym i sytuacji w całej strefie euro. Wiceprzewodniczący komisji odpowiedzialny za sprawy finansowe Pierre Moscovici powiedział, że na razie nie ma powodu do niepokoju. Wierzę, że włoskie władze będą w stanie stawić czoła tej sytuacji. Włochy to silny kraj, na którym możemy polegać.
Jestem spokojny też o Euroland, który jest wystarczająco silny, by wytrzymać różnego rodzaju szoki. Mamy przecież lepsze zarządzanie w strefie euro i silną Unię Bankową. Także proszę Państwa, troszeczkę też języka angielskiego nie zaszkodzi. Tutaj gdzie jesteśmy? W Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. No Warszawa to Warszawa, ludzie do Warszawy lecą, no ale wiecie Państwo, w Warszawie trzeba myśleć, bo tu wejdziesz na ulicę, tramwaj ci w Moskwie jedzie i co? Przed formalnym rozpoczęciem Brexitu rząd musi spytać o zgodę parlament. Sąd rozważa apelację od listopadowego wyroku, z którego wynika, że taki wymóg istnieje. Co może oznaczać wyrok w tej sprawie i jakie emocje towarzyszą rozprawie? To pytania do korespondenta Polskiego Radia w Londynie, Adama Dąbrowskiego. Dzień dobry, sprzed Sądu Najwyższego w dzielnicy Westminster, na dworze zimno, zebrane tutaj ogromny tłum. A teraz jeszcze Ameryka, tam też zimno, Państwo zobaczą, jakoś tak w podobnej strefie klimatycznej jesteśmy. Przyszliśmy tu, bo nie możemy dopuścić, by Brexit sprawił, że imigranci wyjadą. Brexit symbolizowany jest przez ataki uliczne na cudzoziemców. Moi przyjaciele się boją. Jesteśmy tu, by powiedzieć, że Brexit to rasizm, nieważne co kto powie. W jaki niby sposób to jest rasizm? Mam paru przyjaciół z Bułgarii, mieszkają tu od kilkunastu lat i też zagłosowali za wyjściem. Chcemy być samodzielnym krajem. Nie chcę być rządzony przez anonimowego biurokrata z Europy. W tym sporze chodzi o to, kto co może. Tak to można najkrócej podsumować. Czy Theresa May, czy jej rząd mogą po prostu nacisnąć guzik z napisem Brexit? Czy najpierw muszą spytać o to parlament? No a jeżeli tak, to możliwe, że parlament guzik wcisnąć pozwoli, no ale pod jakimiś warunkami zwiąże ręce Theresa May albo Brexit odłoży w czasie. Ja przed chwilą rozmawiałem na ten temat z konserwatywnym posłem. Czyli Anglia, proszę Państwa, jako ta dziaduwa zorientowała się, że ona nie może odejść. Mamy tu do czynienia z prawem. Z Unii Europejskiej, bo nie ma pieniędzy, Anglia. Więc on musi mieć głos. Nie ma sprawy tak długo, jak będzie to rzeczywiście debata na temat tego, jak opuszczać Unię. Jest nie jest jasne, tak łatwo. Że niektórzy ludzie chcą tak sobie wymarzyć. Powstrzymać Brexit, ignorować nieba, stan niebiański, podczas gdy po prostu jest bieda wielka. Teraz a ja dodam jeszcze wojny, koniec, że sąd to wszystko opłacane było, wielka bieda. Aż do czwartku, ale werdykt poznamy w styczniu. Posiedzenie brytyjskiego Sądu Najwyższego w relacji... Babka nie ma co jeść, ona papierosy sobie może kupi, prawda? Lepiej, żeby ona w ten nauk nie wchodziła, bo to jest bardzo złe. Ze względu na brak ekonomii. Janek Witek był ekonomistą, proszę Państwa, ale no papierosy palił, bo on wpadł w nauk, ale on pali 40 lat. Ale jak jakieś dziecko zaczyna palić, to ma nie po kolei w głowie, bo się, żeby, to już tak jest, żeby się kolegom przypodobać, że jest dorosły. No to i tak 20 lat ma, to jest dorosły. Ale chcę to podkreślić, tę swoją dorosłość przez palenie papierosów. I po co to? Potem to tylko, proszę Państwa, wydatek pieniędzy, połowa większa, a za to można się ubrać, za to można mieszkanie opłacić. Czyli człowiek sobie robi świństwo. Tylko. No. Po co? Jak nie ma nałogu, to po co w gówno wpadać? Bo proszę Państwa, oni nie wiedzą, w co wpaść. Czy w gówno, czy w maść. I dlatego też zastanawiają się, co by tu zrobić, żeby było jeszcze gorzej. Co ciekawe, królowie faraona. Faraoni też nie byli tacy mądrzy. Tutaj mamy też na makiecie faraona, że kapłani byli mądrzejsi zawsze od faraona i kapłani zawsze podpowiadali, a że to tu będzie zaćmienie słońca, a że to tam będzie zaćmienie słońca. W takim a innym czasie. Obok znalezionego grobu przebiegała magistrala gazowa. Nie warto, nie warto sugerować się, słuchać kapłanów. Tym, co oni mówią, sugerować się, bo Jahwe nie pozwolił na wróżby, chociaż nieraz diabeł podpowie im, tym kapłanom, tym różnym zaklęciom. A już oni myślą, że złapali Pana Boga za nogi, diabła za ogon. Nie, to Pan Bóg nie podpowiada. Zabronił, jak będziecie wchodzili do ziemi obiecanej.
Zalecanej. Pamiętajcie, abyście nie przeskakiwali, nie przechodzili przez ogień, nie wzywali umarłych, nie wypytywali się umarłych w sprawie żywych. Te wszystkie rzeczy, które czynią narody pogańskie, to Jahwe im zabronił, Żydom. No, to przecież weszło to przez Abrahama od wierzącego człowieka, który wcale Żydem nie był, ale jeżeli chce być wierzący, to głównym się nie zajmuje. Główne wyczulenie jednocześnie, jeśli chodzi o ten teren. Władze Warszawy zapewniają, że wszystkie miejsca pamięci na Woli zostaną zachowane. Te nowe, po udokumentowaniu przez Muzeum Powstania Warszawskiego i powiązaniu ich z konkretnymi wydarzeniami militarnymi, zostaną godnie uczczone. O procedurę mówiła prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc. Znaleziony materiał poddany zostanie analizie w pracowni antropologicznej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie po zakończeniu badań. Zgodnie z procedurą pochówek odnaleziony wydobyty szczątków nastąpi na wskazanym przez wojewodę cmentarzu wojennym w Warszawie. Ocena stanu opieki nad miejscami, trwałymi obiektami pamięci należy do IPN. Inwestor będzie każdorazowo konsultował z Instytutem działania związane z demontażem pamiętnik w pasie budowy, a także uzgadniał będzie translokację. Rozbudowa metra na warszawskiej Woli przewiduje budowę odcinka o łącznej długości 3,5 km. Inwestycja zakończyć ma się w 2019 roku. Do samego końca prac towarzyszyć mają im archeolodzy. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. Narodowe Centrum Kultury, Stołeczne Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundacja Kronenberga chcą pokazać instytucjom kultury, że wolontariat wniesie do ich firm ogromne korzyści. Wieczorem w Warszawie rozpoczyna się pierwsza ogólnopolska konferencja pod tytułem Wolontariat w kulturze. Przez dwa dni pracownicy domów kultury, muzeów, galerii oraz osoby z organizacji pozarządowych będą uczestniczyli w rozmowach i warsztatach na temat współpracy z wolontariuszami. Wiele do życzenia pozostawia jeszcze to, jak wolontariusze są traktowani w małych placówkach kultury, powiedział socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Tomasz Godlewski, który przeprowadził dziś w kraju zachmurzenie duże i miejscami opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem, a na Warmii i Pomorzu deszcz lub mżawka. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tu padać nie powinno. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie do 4 stopni powyżej zera na zachodzie i do 5 na wybrzeżu. Wiatr dziś przeważnie słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Na północy kraju umiarkowany i dość silny w porywach dochodzący do 55 km na godzinę. Zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wojtek Ireneusz z Saturna prezentują zakupy w supermarkecie. Kupując smartfon Samsung S7 Edge za 2899 zł, dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Szczegóły na saturn.pl. Okay. Co tam mamy dzisiaj, Wojtek? Twoi bliscy liczą na ciebie w dzień. Zawiadę, tak? Dlatego bóle stawowe, mięśniowe czy reumatyczne nie mogą cię ograniczać. Możesz liczyć na Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Dopiero piąty. Przez całą noc. Urwany wahacz. Nic nie szkodzi. No właśnie, pani Karolino. Ma pani przecież AC z opcją auto non-stop w PZU, więc auto zastąpcze otrzyma pani od ręki na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acbzu.pl. Ładuj ciężary, pakonuj zakręty. Pracuj bez przerwy. To w końcu twoje urodziny w Mercedesie. 20 urodziny Mercedes-Benz Polska. 20 lat ciężkich robót i końca nie widać. Z tej okazji kup bogato wyposażonego Mercedesa Vito już za 447 zł netto miesięcznie lub skutera już za 570 zł netto w leasing Drive Basic. Oferta skierowana do przedsiębiorców. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. Niedawno wystawa, wiesz, ale ja wiem, na święta to powinna być troszkę słodka. Wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Tutaj ten Mareczek Zajączkowski reklamuje tę taką Marię Wollenberg. Gdzieś w jakimś pałacu to było. Ja tak patrzę, cholera, w jakim pałacu to jest. Aromaty sosu, na piętrze. Gdzieś takie te wielkie, które pomogły dziecku to nie jest zamek królewski, nie gdzie tam. I taki ten wernisaż, te miejsce, gdzie przychodzą, jakoś ludzie piją wina, nic tam nie konsumują. Myślę, ta Maria Wollenberg ma ogromne te prace, taki duży wernisaż, ale nikt nic nie konsumuje, nic nie
dzieje w jakiejś takiej wiadomości. Spoko, a kiedy to? I takie przestrzenie wielkie, ludzie mówią dużo, ale to nie mało. I taki człowiek, jaki zagubiony samochód. Nie zdąży, nie zdąży. Zdąży, bo tej Marii Wollenberg, wiesz. Mikołaj Kofer, ona ma takiego... nocne przeceny od 18 do 21. A to było, to już milion, bo my to patrzymy, co ma rezydencką. Nagrywa, ona to wiem, gdzie on bywa. Gdzie, wiesz, do niego nie dzwoni, bo on jest na mnie na razie obrażony, wiesz, ale... To była reklama. 15:17, bo ludzie się pytają, czy to on robił ten film, wiesz, a to ja robiłam, ja kogoś tam ofitolę na przykład, bo mi się nie podoba, to oni myślą, że to Marek Zajączkowski. W Konstytucji Włosi był pytani o Senat, jego kompetencje oraz o to, ja mówię, słuchaj Marek, ty się nie przejmuj, Jan Hus, żeby kazali mu powiedzieć jeszcze raz to samo, to on by wolałby być spalony na stosie jeszcze raz, niż by się przyznać i zaprzeczyć temu, co w kazaniach w szkole wyższym jako profesor wygłaszał. On powiedział nie, 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 a już widział, że mu ten stos stawiają, prawda? Pewnie zaskoczony nie jest, bo wiadomo było, że taka Ewka do mnie przychodzi, co taka bezdomna na lotnisku. Natomiast zastanawia inna rzecz, czy to było referendum, czy może jednak i tak oglądałeś mi film o Janie Husie. To więc tak jestem, przeżywam to, że ja mówię, że gdyby on jeszcze miał raz wybrać, to wybrałby tej reformy, na śmierć, chociaż nie widział, ale jak niestety to dla niego pan premier Renzi około rok temu zbyt mocno personalizował tego referendum, a to faktycznie Marek Zajączkowski boi się czegoś niego tam nie powiedzieć, bo ja nie jemu nie dadzą 50 zł za nagranie na filmu. Ja mówię, to jest szkoda, bo jego rezultaty 50 zł, to był niezadowolony, a jak 100 zł to bardziej, no 200 to był super. Tym bardziej pojawia się pytanie, dlaczego premier Renzi postawił swój autorytet polityczny. No teraz ludzie nie chcą dawać, bo teraz przyjdzie koleżanka, komórką nagra i ma w dupie kamerę i Mareczka Zajączkowskiego. No to więc dlatego nie dostaje. Zyskał więcej niż 40%. I dlatego tak boi się, myślą, że to mogłoby zwiększyć szanse, ja mówię, a to ja o tobie też pisałam? Nie. Działa. Ale że to myślę, się na Podkarpińskiej tam ta Elena Arut była, że coś, ktoś tam, ja coś napisałam, że baba jakaś moherowa, no to co mi to? Wrogów. No, także więc... No zobaczmy, ja zobaczę dzisiaj w tym info.pl, może coś znajdę. To jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie referendum. Po co było potrzebne robić to referendum, skoro, jak pan powiedział, w ciągu ostatnich kilku lat udało się mimo wszystko sytuację gospodarczą Włoch poprawić? Bo faktycznie to była oficjalna główna misja tego rządu. Reformować pewne część konstytucji, aby spowodować, że proces polityczny, proces produkowania ustawy będzie szybszy i lepszy i aby zredukować kosztów polityki. Taka była zasada tej reformy. Czyli oglądamy Blue Art reformy, 2000, które są głosowane w parlamencie, a referendum jest, bo nie, jak to napisać? Nie był co najmniej PKI Palace, o, PKN Palace, proszę Państwa, nie pamiętam dokładnie. Jest owocem kompromisu. A żeby to było widać jakoś, zawsze są kompromisy w polityce, więc to nie jest perfekcyjna, nie byłaby perfekcyjna reforma, ale co najmniej byłaby w dobrym kierunku do mojego punktu widzenia. Ewidentnie ten fakt, że zbyli dużo kompromisów, nie usatysfakcjonował większość Włochów, a jesteśmy w demokracji, więc biwa ta demokracja. Czego się tak cały czas nie rozumiem, mianowicie no to Państwo macie oglądać na YouTube, żeby się nie nudzić w czasie świąt. Ja zawsze na święta nagrywałam jakieś ciekawe programy, byłam poproszona, żeby coś powiedzieć ciekawego. No to więc właśnie mówię o tym Husie, że Hus, to gdyby miał wybrać raz jeszcze, to by nie wyrzekł się tego, co powiedział, no bo jeżeli mówił prawdę, a człowiek jak jest przekonany, to dla niego to jest wszystko, dla ludzi inteligentnych, misjonarzy, pionierów, pionierek. To jest najważniejsze, że człowiek mówi prawdę, że człowiek jest z Panem Bogiem okuchą, w zgodzie z Jahwe, z Panem Bogiem stwórcą. A te wszystkie religie, które zeszły z drogi prawdy, jak to się mówią, zdziadziały. Jeżeli walczy z starej grupy, nie walczy wystarczająco. Chwycili, proszę Państwa, chwycili Husa,
które nawet na nie można powiedzieć, że są ekstremistyczne, ale jak tak można, są nie bardzo dobrze sytuowane, troszeczkę więcej na lewo niż ale na prawo, jak, tak można, jak grupa to za pana Grillo, który ma bardzo duże liczbę głosów, więc myślę, że to połączone z faktem, że prawica, która początkowo popierała tę samą reformę i nawet głosowała za to, zdecydowała zmienić zdanie na to, spowodował, że ewidentny balans weszł z drugą stroną. Baby. No i bardzo ciekawa Langström. Sytuacja, jeśli no chodzi o ewentualną reformę konstytucji Włosi. Także oglądajmy program. Mamy nowy program, podaje się do dymisji. Pytanie, czy rzeczywiście odejdzie z urzędu. Myślę, że on na pewno chce odejść w tej chwili. To jest możliwe oczywiście, że prezydent Mattarella prosi pana Renziego zostać, do kiedy będą kończone niektóre bardzo ważne sprawy, to znaczy ostatniego głosowania ustawy finansowej tego roku, ostatnie głosowania w Unii Europejskiej. Ale że on wychodzi, myślę, że to nie ma wątpliwości. Kwestia, która zostanie, jest, czy parlament zdecyduje na szybsze wybory. W kwestiach bezpieczeństwa ministrowie spraw zagranicznych paktu mają przyjąć pakiet rozwiązań w tej sprawie na zaczynającym się jutro posiedzeniu. Takie zapowiedzi składa sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Obie organizacje na szczycie sojuszu w Warszawie podpisały deklarację o wzmocnieniu współpracy. Teraz mają przedstawić konkretne plany. Dziś mija termin składania wniosków o odszkodowanie rolnicze za przemarznięcie upraw. Wiosną najbardziej ucierpiały plony na Kujawach i Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazurach. O szczegółach reporterka TVN Agnieszka Wynarska. W tegorocznym budżecie zarezerwowano na odszkodowania 114 milionów złotych. Pieniądze muszą być wypłacone do końca grudnia. Tylko w Kujawsko-Pomorskim rolnicy złożyli do tej pory 9,5 tysiąca wniosków, ale Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spodziewa się, że jeszcze dziś wpłynie drugie tyle, bo powiatowe punkty będą czynne do godziny 20. Według komisji, które w marcu i kwietniu szacowały straty, największe szkody są w uprawach pszenicy i rzepaku. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. A kolejne informacje w TOK FM o 15:40. Pogoda. Wieczór i noc pochmurne przede wszystkim na północy kraju, na Pomorzu, Warmii i Mazurach, a także Podlasiu, Kujawach i Mazowszu. Tam możliwe deszcze ze śniegiem lub śnieg. Na północy od 0 do plus 2 stopni. W centrum kraju mróz do minus 3. Na południu 5-6 stopni poniżej 0, a w górach do minus 12. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nowy kanał internetowy. Pałac Kultury i Nauki. Bardzo dobre techniczne rozwiązania, aby czekać na nowego systemu elektronicznego. Jest to bardzo krótkie. Prawda nas zaboli.